Wojskowy cmentarz na Powązkach w Warszawie. Stąd rozpoczyna się nasze zwiedzanie. Grób pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Jan Lityński, były poseł. Dziwne, że stoi tutaj krzyż, bo on był Żydem, no ale tak widocznie chciała rodzina. Tu jest Barbara Wachowicz-Napiórkowska, to też była jakaś posłanka. Janusz Głowacki, pisarz. Leszek Kołakowski, to był chyba marszałek Sejmu. Profesor Bronisław Geremek. Jacek Kuroń. Adam Hanuszkiewicz, to był chyba reżyser lub aktor. Zbigniew Romaszewski, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Karol Modzelewski, to był działacz Solidarności. Tuż obok leży Henryk Wujec, też działacz Solidarności. Tutaj jest Edward Ochab, komunista z lat PRL-u. Inżynier Stefan Strzelecki, major Armii Ludowej, organizator i szef tajnych drukarni Polskiej Partii Robotniczej i Armii Ludowej w latach 1942-1944. Też komunista. Stefan Misiaszek. Zasłużony działacz ruchu robotniczego, więźni sanacji i hitlerowskich obozów koncentracyjnych, budowniczy PRL. Pułkownik Zbigniew Załuski, żołnierz, pisarz, działacz partii. Zygmunt Duszyński, generał broni. Prochy Polaków pomordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych wołają o pokój świata. Groby żołnierzy pierwszej Armii Ludowego Wojska Polskiego 1944-1945. Tu leżą przywódcy Młodzieży Polskiej w walce o niepodległość i socjalizm
założycieli i organizatorzy Związku Walki Młodych. Czyn ich nie zginął, żyje w młodym pokoleniu Polski Ludowej. Pamięci więźniów Pawiaka straconych na szubienicach przez niemieckich oprawców 16 października 1942 roku. Tuż obok pomnika widzimy nagrobek Stanisława Kani, pierwszego sekretarza partii. Tu widzimy nagrobek generała Wojciecha Jaruzelskiego. Oraz znanego członka SLD, marszałka Sejmu RP, Józefa Oleksego. Takie trio. W hołdzie poległym pod Lenino żołnierzom 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki 12-13 października 1943 roku. Bohaterskim żołnierzom 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty imieniem Tadeusza Kościuszki poległym w wyzwoleniu Pragi we wrześniu 1944 roku, 25. rocznicę Ludowego Wojska Polskiego, Społeczeństwo Pragi. Generał Zygmunt Berling. A tu widzimy wielki grób, wielki monument Bolesława Bieruta. Pomnik poświęcony batalionom chłopskim. Grobowiec Juliana Marchlewskiego, znanego rewolucjonisty, komunisty. Julian Marchlewski, 1866-1925. Interesom międzynarodowego proletariatu. Marchlewski. A tak brzmi cały napis. Służyć interesom narodu polskiego może tylko ten, kto służy interesom proletariatu międzynarodowego. Tu leży jakiś szlachcic herbu Korwin Nowosilscy. Walery Sławek, działacz niepodległościowy, oficer 1. Brygady Legionów Polskich w
pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, trzykrotny premier Polski oznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych czterokrotnie. 1, 2, 3. Orlętom polskim poległym w obronie Warszawy podczas najazdu bolszewickiego roku 1920. Wdzięczni rodacy. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Pomnik powstańcom wielkopolskim. Wacław Harasymowicz, inżynier pułkownik Wojska Polskiego, legionista, członek organizacji bojowej PPS, więzień polityczny. Jeden z pierwszych, który dojrzał światło wolności. Pisarka Zofia Naukowska, 1885-1954. I tuż obok prawdopodobnie Julian Tuwim, 1894-1953. Oraz żona poety Stefania. Poeta, pisarz Władysław Broniewski i jego żona Wanda. Karol Adwentowicz, aktor. Oraz Irena Grywińska-Adwentowicz, aktorka. Tu leży Leon Kruczkowski, pisarz. Ksawery Dunikowski. Towarzysz Jamiński Jan, członek Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Robotniczej, Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej, odznaczony sztandarem pracy pierwszej klasy, wierny bojownik w sprawie socjalizmu. Władysław Gomułka, Wiesław, 1905-1982. Także pierwszy sekretarz partii. Kapitan Lucjan Scheinwald, żołnierz i poeta, były członek Komunistycznej Partii Polski, oficer 1. Dywizji Wojska Polskiego, uczestnik walk pod Lenino. Marian Mazur, pułkownik. Członek Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Odznaczony najwyższymi oznaczeniami państwowymi. Cześć jego pamięci. Aleksander Zawadzki.
Generał Walter Karol Sierczewski, bohater walk z faszyzmem o wolność Polski Ludowej, poległ skrytobójczo, poległ od skrytobójczych kul faszystów ukraińskich. Generał broni, dowódca 2 Armii Wojska Polskiego. Wiceminister Obrony Narodowej, dowódca Brygad Międzynarodowych w Hiszpanii. Oczywiście to było w latach 30. XX wieku. Wtedy komuniści bili się z... Wojska republikańskie, hiszpańskie, biły się z komunistami. Wielkiemu patriocie, dowódcy, żołnierzowi. Wieczna chwała. Oskar Lange. Tadeusz Ćwik. Pseudonim Władysław Stopczyk. Także komunista. Bolesław Rumiński, inżynier budowniczy Polski Ludowej. Wincenty Kraśko, Tadeusz Kraśko. Wincenty Kraśko był dziadkiem tego znanego redaktora z telewizji Kraśki. Tu widzimy marszałek Polski Marian Spychalski 1906-1980. Oraz jego żona Barbara Spychalska 1910-1988. Zenon Nowak, budowniczy Polski Ludowej. Alfred Fiderkiewicz, doktor medycyny, budowniczy Polski Ludowej. Generał dywizji Tadeusz Kutrzeba, dowódca Armii Poznań 1939. Stefan Kijak, pułkownik, kawaler Krzyża Virtuti Militari, Polonia Restituta. Czterokrotnego Krzyża Walecznych. Prawdopodobnie grób żony Władysława Gomułki, Ludmiła Strzełęcka-Gomułka. Chociaż widzimy tutaj dwie kobiety, Zofia Gomułkowa i Ludmiła Strzelecka-Gomułka. Być może są to dwie żony towarzysza Wiesława.
Być może się mylę. Zenon Kliszko, Anna Kliszko. Był też taki człowiek w rządzie Jaruzelskiego. Zenon Kliszko. Grobu się nie doczekał. No może grób ma, ale pomnika nie ma. Hilary Minc. Także komunista. Aleksander Waszkiewicz, generał brygady, bohater Związku Radzieckiego. Dowódca 5. Dywizji Piechoty. Poległ w walce o wolność. Także bojownik o Polskę Ludową. Marian Czerwiński, działacz KPP, PPR, PZPR. Więzień sanacji, żołnierz Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Wiernie służył ojczyźnie, klasie robotniczej i socjalizmowi. Cześć jego pamięci. Oraz jego żona. Marek Blinczykow, pseudonim Motel. Członek WKPB, członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Także jakiś zdrajca. Towarzyszka Aino Lechen. Aktywistka. Członek Partii Finlandii. Za Polskę wolność. Nie widzimy liter. Litery zostały skute. Towarzysz Stanisław Dąbrowski, 1889-1958. Działacz Polskiego Ruchu Robotniczego, członek SDK, PIL, KPP, PPR i PZPR. Długoletni więzień carski i sanacji. Cześć jego pamięci. Kazimierz Dobrowolski, działacz polskiego i amerykańskiego ruchu robotniczego, uczestnik rewolucji 1905 roku, więzień caratu, poseł na Sejm w latach 1919-1935, żona z córkami. Michał Rzymierski, marszałek Polski.
Tobie, ojczyzno, żołnierzom pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej i cichociemnym, którzy oddali swe życie za ojczyznę w II wojnie światowej w latach 1940-1945, towarzysze broni. Kwatera żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. Żołnierzom Wojska Polskiego poległym w walkach w dniach 12-14 maja 26 roku. Prawdopodobnie chodzi o żołnierzy, którzy zginęli po przewrocie majowym. Piłsudski zrobił przewrót majowy i obwołał się wodzem, i że będzie sam rządził. Rozwiązał parlament. To takie bratobójcze walki były. Generał Brygady Wojska Polskiego Wacław Komar, dowódca Brygady Międzynarodowej w Hiszpanii. Pisarz Jan Brzechwa. Grób zamordowanego premiera Piotra Jaroszewicza. Generał Piotr Jaroszewicz, 1909-1992, prezes Rady Ministrów w latach 1970-1980. Świętej pamięci Zygmunt Kłos, sierżant milicji obywatelskiej, lat 23, zginął śmiercią bohaterską. Grób Kornela Morawieckiego, ojca premiera Morawieckiego. I obok widzimy grób Jana Olszewskiego, premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Grób Marka Kotańskiego, twórcy Monaru.